Moi drodzy, dzisiaj podsumowanie serii o mózgu. Oczywiście o mózgu można by mówić dużo, dużo więcej, ale wydaje mi się, że zakończymy sobie dzisiaj na glutaminianie, endorfinach, neurogenezie i neuroplastyczności. Kilka takich małych wątków, które mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku staną się czymś, co być może rozszerzysz, może doczytasz więcej i może zastanowisz się, w jaki sposób ty możesz zadbać o swój mózg. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Moi drodzy, dzień dobry, cześć i czołem. To jest 197 odcinek podcastu Champions Way. Z tej strony oczywiście Mateusz, witam Cię ponownie w moim podcaście, a być może witam Cię w nim po raz pierwszy. Jeżeli tak, to bardzo mi miło, że jesteś. W tym momencie jesteśmy już na końcu takiej miniserii, którą zorganizowałem pomiędzy tymi odcinkami. Wywiadowymi, które robiłem w ostatnim miesiącu w takiej serii o mózgu. O tym, jak działa nasz mózg, a ewentualnie też jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. Posiłkowałem się tutaj głównie źródłami z nie tylko internetu badań, ale, ale z książki dr Asi Podgórskiej, którą serdecznie Wam polecam, zatytułowanej Tak działa mózg. Ponieważ dr Asia Podgórska zbiera. To w niezwykle prosty i fajny i taki przystępny sposób dla każdego i dla każdej z nas, bo powiem szczerze, że to jest jedna z kilku książek o mózgu, które przeczytałem i powiedziałbym, że chyba jest najlepszą pigułką tego, w jaki sposób możemy zrozumieć funkcjonowanie naszego mózgu. Może pigułka to jest spłycenie tego, jaką pracę wykonała w tej książce doktor Asia Podkurska, dlatego przepraszam, jeśli, jeśli to było zbyt proste, ale naprawdę fajnie, fajnie to wszystko zabrała w całość. Nie chciałem robić kolejnych i następnych, jeszcze i jeszcze następnych odcinków, ponieważ uważam, że naprawdę mógłbym z tego zrobić serię jeszcze 10 odcinków, ale stwierdziłem, że w takim telegraficznym skrócie zbiorę w całość dzisiaj kilka elementów. I tutaj będziemy mieli neuroprzekaźnik glutaminian, o którym dzisiaj powiem. Krótko, niedużo, bo jest on tak zwanym tak zwanym pobudzaczem Gaby. Jeżeli było o Gabie w 196 odcinku, no to pomyślałem, że, że tutaj coś analogicznie przeciwnego nam się przyda. Również powiem parę słów o endorfinach. Chwileczkę, dosłownie, powiem o oksytocynie, a raczej co wpływa na wzrost oksytocyny, żebyśmy mogli również zastanowić się, jak to wygląda w naszym życiu. I dosłownie parę słów liźniemy neurogenezy, neuroplastyczności, ale bardziej w takim wymiarze praktycznym, czyli Czyli jakie, jakie czynniki wspierają neurogenezę, jakie czynniki wspierają neuroplastyczność, co możemy robić, jakie, jakie my możemy praktyki działania wprowadzić do naszego codziennego życia. Myślę, że, że maksymalnie w 30, 30 minutach zamknę, zamknę ten odcinek tak, żebyśmy mieli taką fajną pigułkę, ale znowu skupili się na, na praktyce. Także tak będzie wyglądał, moi drodzy, ten odcinek. Ja po raz kolejny dziękuję Wam za wystawianie ocen na Spotify, na Apple, komentowaniu, wrzucania swoich, swoich pomysłów, pytań, pisania do mnie bezpośrednio, mailowo czy na Instagramie. Naprawdę bardzo doceniam ten dźwięk w tle to czyszczący się ekspres, bo oczywiście uwaga, kawa jest z nami, łyczekawki kawki i możemy dalej nagrywać, a ja tą kawkę dzisiaj wypijam po raz kolejny. Bardzo Ci dziękuję, Wilku. Taką masz ksywę w mailu, więc pozwalam sobie jej użyć. Wilku, bardzo dziękuję. Wypijamy tą kawkę razem. Mnie też jest bardzo miło, kiedy wiem, że słuchając tego podcastu, również być może w tym momencie popiłeś kawkę. Także dzięki wielkie i do tego dorzucam podziękowania dla Dari, która również wsparła mój podcast. I za ciebie również wypijam ten łyczek kawki, bo kawa naturalnie jest z nami podczas nagrywania. Bardzo proszę o wsparcie właśnie w, w, w postaci cegiełki na Bajkofitu. O jak zawsze ten link jest w opisie tego, tego odcinka. Tam możesz wesprzeć moją twórczość, stawiając mi właśnie taką wirtualną kawę, a ja w podziękowaniu wypiję tę kawę z Tobą, nagrywając odcinek lub rob, robiąc i nagrywając dla Ciebie dedykowaną relację na moim Instagramie. Proszę o komentarze, na YouTubie, piszcie do mnie, jeżeli macie jakiekolwiek zapytania. Wiecie, że jestem otwartą książką autentyczność, szczerość i taka transparentność jest tutaj jednym z tych czynników, które, które mam nadzieję, że mnie wyróżniają. Jeżeli mówię, że zawsze odpisuję na maile, to zawsze na nie odpisuję i jeżeli tego nie zrobiłem, to, to bardzo proszę, żeby taka osoba się do mnie zgłosiła. Także dzięki wielkie jeszcze raz. Fajnie, fajnie nagrywać. Ostatnio odpaliłem taki, taki troszkę starszy komentarz. Lubię czasami czytać starsze komentarze, dlatego że one przywołują pewne, pewne w, w wspomnienia. Jeśli jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że słuchajcie, zobaczyłem to nie jest aż tak stary komentarz w porównaniu do tego, ile ten podcast istnieje, bo, bo jest to podcast z. P, przepraszam, jest to opinia z. chyba sprzed. Hmm, 7-8 miesięcy, gdzie próbuję teraz odkopać, żeby Wam właśnie mm, powiedzieć, o co mi dokładnie chodzi, dlatego że, że to była taka opinia od jednej z. Słuchaczek. O, mam, udało mi się. Od Pauliny. Bardzo Ci, Paulina, dziękuję za to, że w lipcu wysłałaś taką opinię i tak sobie trafiłem na nią przypadkowo jakiś czas temu. Genialne, motywujące podcasty, których słucha się bardzo przyjemnie. W każdym odcinku widać, a raczej słychać, że to co robisz sprawia ci satysfakcję. Czekam na kolejne, choć jeszcze zostało mi kilkadziesiąt odcinków do posłuchania. Dziękuję za to, co robisz. Bardzo dziękuję za tak wspaniałą opinię, bo, bo to jest coś takiego, co też chciałem za. Zawsze, żeby było częścią, naturalną częścią tego podcastu, żeby czuć było pasję, żeby czuć było satysfakcję z tego, co robię i ja naprawdę mam z tego radość. Kiedy mogę odpalić mikrofon, kiedy robię sobie kawkę i kiedy wiem, że, że po drugiej stronie jesteś Ty, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, no to jest jakoś mi tak fajniej i, i lepiej. Także i jeszcze raz wypijam kawkę za Was, moi drodzy łyczek zrobiony, no i co? I możemy wjeżdżać w ten odcinek. W takim razie zaczynamy z podsumowaniem se serii o mózgu. Moi drodzy, więc jeżeli gaba jest hamulcem, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, to glutaminian, czyli tak zwany kwas glutaminowy zdecydowanie będzie pobudzaczem. A układ neuroprzekaźnikowy związany jest z jego działaniem, jest to najbardziej obszerny system komunikacji w całym ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego też zdecydowałem, że to będzie ważne, żeby podsumować tą serię neuroprzekaźnikową właśnie glutaminianem. Kluczowa jego funkcja związana jest z zapamiętywaniem, uczeniem się i, I generalnie aktywacją. W zjawisku, które jest absolutnie niezbędne do, tworzy, do tworzenia pamięci i tutaj chodzi głównie o długotrwałe wzmocnienie synaptyczne. To oczywiście te nazwy są takie trochę mniej ważne, natomiast, natomiast ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że glutaminian odgrywa nadrzędną rolę w. Pobudzaniu neuronów i synaps, które komunikują się ze sobą i poprzez powtarzalność pojawiającego się sygnału utrwalają zaistniałe połączenie, no czyli, możemy nazwać to takim językiem potocznym, budowanie nawyków. Gdy stężenie glutaminianu w synapsie jest wysokie, co świadczy o wielokrotnym, silnym pobudzaniu neuronu presynaptycznego te, tego, który, który jakby rozpoczyna tą sygnalizację, no to z niego się oczywiście uwalnia neuroprzekaźnik, a jego stężenie wzrasta. Dzięki temu drugi neuron spar jest pobudzany silniej i szybciej następnie przesła impuls nerwowy do następnych komórek i ta silniej pobudzana synapsa mobilizuje do powstawania kolejnych synaps, kolejnych połączeń i ten impuls nerwowy jest, nerwowy jest do, dodatkowo wzmacniany i może być przesyłany dalej jeszcze szybciej i sprawniej. Dlatego dzięki temu sprawnemu działaniu, działaniu tych, tych, te, tego glutaminianu, czy połączenia pomiędzy glutaminianem, a właśnie Tymi funkcjami ośrodkowego układu nerwowego te połączenia dają nam mocniejszy, bardziej wyraźny ślad pamięciowy, dzięki czemu zapamiętujemy pewne rzeczy i budujemy silniejsze nawyki. Więc tak powiedzmy, jeśli chodzi o, o wstęp w ogóle do tego, czym glutaminian jest, no to z grubsza to jest to. Między proporcjami glutaminianu i GABA musi być zachowana równowaga. Tylko wtedy układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo. Ja sobie tutaj w notatkach narysowałem taką wagę i między tą wagą mamy glutaminian. Mamy takie, przepraszam, taki może znak zodiaku, trochę jak waga, prawda? Czyli takie, takie równoważenie. Mamy po jednej stronie glutaminian, po drugiej stronie gabę. Po jednej stronie mamy, mamy pobudzenie, po drugiej stronie mamy spokój, harmonię. Czyli glutaminian, pobudzenie, gaba, spokój, harmonia. I teraz chodzi nam o to, żeby... Starać się dążyć do tej równowagi. Ja myślę, że już też wybrzmiało to bardzo jasno, że jeżeli chcemy polepszyć komunikację pomiędzy serotoniną, dopaminą, a właśnie Aktywacją Gaby, no to ważny jest tutaj przede wszystkim balans, ważna jest w pewnym sensie równowaga, bo to nie do końca jest możliwe zawsze i wszędzie, ale pamiętajmy, że długofalowo chcemy to osiągnąć. To jest kluczowe w myśleniu o naszym mózgu. To nie znaczy, że musimy w jednej dobie utrzymywać balans 12 plus 12, relaks i stres, tylko chodzi o to, żeby długofalowo w skali miesiąca, w skali kwartału, w skali przepraszam, półrocza, żeby wtedy utrzymywać jak największy balans jest możliwy do utrzymania. Następnie podczas różnych stanów chorobowych związanych z, np. z uszkadzaniem neuronów będziemy mówić zazwyczaj o przewadze przekaźnictwa związanego z glutaminianem nad gabą. Takie zachwianie równowagi zazwyczaj prowadzi do stanów patologicznych, mm. Umierania komórek nerwowych, zaburzeń, zaburzeń funkcjonowania mózgu. I co ciekawe, to też jest takie coś, co wyciągnąłem właśnie z, z badań. W chorobie Alzheimera, która tak bardzo związana jest z procesami pamięciowymi, glutaminian w niektórych częściach mózgu działa w nadmiarze. W tym rodzaju neurodegeneracji występuje jego przewlekle podniesiony poziom, który upośledza działanie swoich receptorów, co skutkuje niestety znacznym pogorszeniem funkcji poznawczych, umysłowych i fizycznych danego człowieka. No więc jakby widzimy, że to nie tylko chodzi o to, że, że, że problem jest wtedy, kiedy mamy za mało tego glutaminianu, ale również wtedy, kiedy jest nadmiar jego i on też jest obserwowany w schizofrenii na przykład. Związany jest też z, z dopaminą i z objawami wytwórczymi, z omamami i projekcjami. To jest to jest generalnie schizofrenia, czy na przykład z zaburzeniami OCD, czyli zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Jednym ze związków, który stosowany jest w wsparciu farmakoterapii obu tych chorób, schizofrenii i OCD, jest NAC. NAC to jest nacetyl-elcysteina, która ma udokumentowane działanie, działanie zmniejszające aktywność glutaminianu, hamujące nadmierne pobudzenie układu nerwowego. Więc NAC czasami się stosuje właśnie w, w formie takiej wyciszającej, ale żebyśmy właśnie wiedzieli, że, że na przykład, jeżeli poziom naszego glutaminianu jest na odpowiednim poziomie, czyli mamy odpowiednio stworzony ten balans pomiędzy gabą a, a glutaminianem, to pytanie, czy na przykład. Nak jako suplement jest nam potrzebny. To tak wrzucam jako taki pewnie znak zapytania dla każdego, kto może regularnie kiedyś nak spożywał albo, albo suplementuje go dzisiaj. Okazuje się też, że, że depresja, która pod względem neuroprzekaźnikowym najczęściej łączona jest z niedoborem serotoniny, o czym też mówiłem, i noradrenaliny, i GABA, w tym, w tym, w tym też jest ważna, ważną, ważną cząstką, związana może być w niektórych przypadkach z, z zaburzoną sygnalizacją glutaminianu. Więc. Jeżeli mamy zaburzoną sygnalizację pomiędzy gabą a glutaminianem, to to też jest jeden z tych prekursorów czy czynników, który może nasilać stan zapalny podczas depresji. Na przykład niedobór glutaminianu może powodować problemy z uczeniem się, zapamiętywa zapamiętywaniem funkcjami poznawczymi. Może się też pojawiać w depresji, w korze przedczołowej i powodować problemy z racjonalizacją działań i myślenia. Z drugiej strony nadmiar glutaminianu jest toksyczny dla naszych neuronów. Powoduje np. Na nadmierny napływ jonów wapnia do komórki, a w efekcie tzw. ekscytotoksyczność. Nie musimy wiedzieć, co to znaczy. Generalnie chodzi, chodzi o, o, o upośledzenie funkcji poznawczych naszego, naszego organizmu. To jest ta toksyczność dla neuronów. Może się też pojawiać w takich chorobach jak Alzheimer, Parkinson czy choroba Huntingtona. Epilepsja, depresja, wspomniana wcześniej schizofrenia, o OCD, zaburzenie ze spektrum autyzmu, zespół niespokojnych nóg, zespół m, Tureta. Więc wiemy, że nadmiar kwasu glutaminowego może wynikać z wielu różnych przyczyn. przyczyn. Od niewłaściwej diety, obecności w niej szkodliwych dodatków do żywności, poniedobory witamin i zaburzenia mikroflory jelitowej. Dlatego wsparciem dla ewentualnego Nadmiaru glutaminianu, czyli chodzi o to, żeby go troszeczkę zmniejszać, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że glutaminian, jeżeli jesteśmy zbyt aktywni, i zbyt podatni na stres, na nerwowość, gdzie wiemy, że na przykład jest mniej czasu na to, czy mniej możliwości na to, żeby trochę się wyciszyć, mamy mniej kontaktu z naturą, mamy mniej kontaktu na przykład z aktywnością fizyczną, jest tylko taki okres dłuższy, krótszy, ale generalnie zwracamy na to uwagę, że ten, że ten okres jest bardziej taki stresogenny, to może zaburzać sygnalizację pomiędzy gabą a glutaminianem, no i wtedy wsparciem we Mniejszaniu nadmiaru glutaminianu, oczywiście, witaminy, suplementacja to będzie taki, takie drugorzędne działanie, bo na pierwszym miejscu, ja bym powiedział, że to są te, te czynniki, o których mówiliśmy, czy o których mówiłem w poprzednich odcinkach, w pomysłach na to, jak zwiększyć serotoninę, jak na przykład właśnie w, bardziej aktywować to przekaźnictwo GABY, prawda? Bardziej zwróćmy uwagę na tamte czynności. Ale jeżeli chcemy już troszeczkę, troszeczkę, z takiego, takiej ciekawszej suplementacji, bo to nie są aż tak oczywiste rzeczy, no to na przykład dr Asia Podgórska proponuje taki suplement jak Orotan Litu. W przypadku niedoboru litu zmniejsza cytotoksyczność glutamin, glutaminianu i wiąże też metale ciężkie. Więc na przykład to jest taki ciekawy suplement LIT który możemy suplementować, aby zmniejszyć nadmiar glutaminianu lub jego toksy toksyczności na nas. Witaminy z grupy B, B3 i B6, kluczowe do wytworzenia gaby z glutaminianu. Od jej obecności zależy praca różnych enzymów i w tym kwasu glutaminowego, gad przekształcający kwas glutaminowy w gaba. Więc tutaj dzięki B3 i B6 zwiększamy to przekaźnictwo pomiędzy... Yy, yy, pomiędzy Gabą A glutaminianem. Witamina D3, która praktycznie wszędzie się tutaj pojawia, jeśli chodzi o, o takie wsparcie naszego organizmu w, w ogóle takim neuroprzekaźnictwie, ale ogólnie utrzymaniu takiego szeroko, szeroko pojętego dobrostanu psychofizycznego. Więc witamina D3, ja polecam zbadać sobie witaminę D3, metabolit, zobaczyć jaką mamy ilość i utrzymywać raczej w tych górnych granicach, pewnie powyżej 50 byłoby wskazane. Ja ostatnio, dwa tygodnie temu bodajże robiłem badanie właśnie i znaczy kompleks badań, jak to, jak to zawsze robię mniej więcej po tym okresie zimowym, witaminę D3 mam na poziomie 53, co też daje mi takie takie poczucie, że jest ok, że tutaj D3 jest zadbana. Ale też yy, probiotyków, czyli podaż bifidobakterii i laktobacilusów produ produkujących GABA. Czyli jeżeli już na przykład wybierasz probiotyki, to zastanów się, na ile w tych probiotykach masz bifidobakterie i laktobacilusy zmniejszenie ilości siarczanów w diecie, to też jest coś bardziej już takiego w, te, w temacie dietetycznego e, i na przykład prowadzenie takiego aminokwasu jak tauryna. Ja na przykład e, od czasu do czasu jak sobie kupuję e, monohydrat kre, kreatyny, e, no to zazwyczaj jest tak, że, że co, dru, co drugą powiedzmy tam, e, co drugi produkt jak go kupuję, czy co drugą puszkę e, kupuję właśnie e, kreatynę z tauryną. Nie przeszkadza, a zawsze coś tam może pomóc, to jest taka mała polisa ubezpieczeniowa. Być może w większości z nas ta kojarzy się w ogóle z, z dodatkiem w napojach pobudzających i energetyzujących, prawda? Ale ważne jest to, że aminokwas ten zmniejsza działanie glutaminianu, czyli działa w drugą stronę, prawda? Czyli yy, zmniejsza yy, pobudzenie. Poprzez tą, tą szkodliwą ekscytotoksyczność i poniekąd nadmierne właśnie pobudzenie. Więc ta, ta tauryna w energetykach dodawana jest, aby zniwelować pobudzenie, ale wyostrzyć umysł. Natomiast bez wątpienia samo spożywanie napojów energetyzujących, składających się z dużych dawek kofeiny sztucznych, sztucznych szkodliwych dodatków, ma na pewno negatywny wpływ na nasze zdrowie, ale tauryna sama w sobie nie jest tym, co tam pobudza nas, tylko wręcz przeciwnie. działa w sposób wyciszający, prawda? Więc do syntezy tauryny potrzebne są na przykład aminokwasy siarkowe, metionina oraz cysteina wraz z tą niezbędną yy, witaminą B6, prawda? I to jest taka pigułka yy, naprawdę w telegraficznym skrócie o czym mógłbym powiedzieć w, w temacie glutaminianu? Chyba nie chcę wchodzić jakoś szerzej, bo też uważam, że, że można zanudzić tą serią. Ale jeżeli poznamy takie ważne informacje, takie, o taką pigułkę, no to to już nam daje. Fajne i ciekawe spojrzenie na to, co, co, o co możemy zadbać, co się dzieje. No, słuchajcie, łyczek, kawki, oczywiście. Trochę wody trzeba teraz jeszcze przepić, no bo to ileż można, prawda? I jedziemy moi drodzy dalej. Endorfiny, moi drodzy, czyli tak zwane molekuły szczęścia, to, to grupa hormonów, neurohormonów, która, których nazwa pochodzi od określenia endogenne morfiny. Czyli jakbyśmy się kiedyś zastanawiali, dlaczego endorfiny? No to dlatego, że mamy tak zwane endogenne morfiny. No i nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ rzeczywiście działają one w sposób podobny do morfiny. Więc fajnie, bo mamy, słuchajcie, naturalny narkotyk. I one są przede wszystkim dla naszego organizmu naturalnymi opioidami. Opioidy to są pochodne heroiny, a, a one mogą obniżać również przykre odczucia z bólem. Dlatego ta tak zwana euforia biegacza no jest y, tak silna, że czasami no, realnie nie, nie ma szans, żebyśmy poczuli ten ból, no bo właśnie te opioidy, narkoty, narkotyczne, nasze morfiny działają w sposób fenomenalny. Więc, y, więc tutaj nie sposób też wspomnieć w ogóle o miejscu w tym miejscu o układzie opioidowym, bo Trochę historii, bardzo szybciutko. W 1804 roku taki niemiecki farmaceuta Friedrich Serturner dokonał odkrycia, które zrewolucjonizowało zrewoluc leczenie bólu, bo on wyizolował aktywną substancję z opium i nazwał ją morfiną, od greckiego boga snu morfeusza. Natomiast pół wieku później morfinę wprowadzono do terapii bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego. Jakbyśmy zastanawiali się, dlaczego morfiny na przykład podają nam podczas różnych zabiegów, czy właśnie Poza, po zabiegach. Dopiero w latach 70 ubiegłego wieku zaczęły się intensywne badania w kierunku poznania układu, który odpowiedzialny jest za owe efekty terapeutyczne. No i tak doszliśmy, moi drodzy, do tego, że, że, że mamy te endorfiny dosyć fajnie przebadane głęboko i wiemy, że wędrują sobie one w obrębie mózgu i po całym organizmie, przenosząc różne sygnały chemiczne, przekształcając je w bodźce odczuwane przez nas jako przyjemność, błogość i wspomniane już łagodzenie bólu. Odkryto kilkanaście różnych Endorfin pro produkowanych w mózgu i rdzeniu kręgowym, wpływających na na przykład odczuwanie oraz stan yy, uczuć fenomenalnego, takiego pozytywnego. Wręcz powiedzielibyśmy narkotycznego stanu. Dlatego, na przykład, duży wysiłek, związany jest, który jest związany z bólem, daje nam uczucie satysfakcji, przyjemności, po prostu zmniejsza to odczuwanie bólu. Mózg wytwarza te hormony, czy neuroprzekaźniki szczęścia, gdy organizm znajduje się w stanie dobrego samopoczucia, lekkiego pobudzenia, czy bezpieczeństwa psychicznego, a także wtedy, gdy duży stres mija. Jak to się czasami mówi, jak schodzi z nas, tak zwane ciśnienie, to ten, ten moment takiego schodzenia tego jest naprawdę wręcz, powiedziałbym czasami, narkotyczny. Ponadto cząsteczki endorfin wydzielają się także między innymi pod wpływem stresu spożywania potraw ostrych lub wysokowęglowodanowych. To są takie ciekawostki. Na przykład em, czekolady, ponieważ zawarte w niej związki takie jak fenyloetyloamina e, fenyloety, i teobromina wpływają na wzrost poziomu endorfin Dlatego wiemy, dlatego wiemy, że po czekoladzie czujemy się fenomenalnie. Najwięcej tego rodzaju związków wydziela się też po długotrwałym wysiłku fizycznym u osób uprawiających np. jazdę na rowerze, biegi długodystansowe, pływanie czy narciarstwo biegowe. Popularna, wspomniana wcześniej przeze mnie euforia biegacza, to właśnie przykład fenomenu związanego z endorfinami, a ściślej z brakiem odczuwania tego bólu i często tak zwanym odcinającym do niedoborem energii. W ogóle ta teoria euforii też jest bardzo ciekawa. Pojawiła się w latach 70. w USA na fali rosnącego entuzjazmu wobec biegania oraz gdy odkryto receptory opioidowe w mózgu. Także zobaczcie, że w latach dopiero mniej więcej 1970-1980 my dopiero odkryliśmy. Że, że jest coś takiego jak receptor opioidowy w mózgu, i zrozumieliśmy tą tak zwaną euforię biegacza. Także zobaczcie, jacy, jacy się mądrzy staliśmy. Obok endorfin zazwyczaj stawia się również oksytocynę. O niej się mówi jako taki, taki hormon, który. Który wiąże się głównie z matką i dzieckiem i jej przywiązaniem. I fakt to jest miłość, przywiązanie, troska, ale ważne jest, ale ważne jest to, że, że oksytocyna ma wiele twarzy i pełni różne funkcje. Sama nazwa w ogóle znowu mamy od greckich słów, które oznaczają szybkie narodziny. I tu chodzi o, chodzi o to, że, że narodziny łączą się z osobą Henry'ego Dale'a, który w 1906 roku odkrył jej właściwości obkurczające macicę, prawda? I to, to, to jest ten element właśnie dlatego, dlaczego się kojarzy oksytocynę głównie z matką, która rodzi dziecko i często podaje się nawet oksytocynę przed porodem, po to właśnie, żeby, żeby tej, tego hormonu było więcej, żeby kobieta mogła sprawnie urodzić. Ona jest wytwarzana w podzgórzu i wprowadzana do krwiowiegu przez tylną część przysadki mózgowej. To jest oczywiście taka wiedza bardziej dla, dla frików powiedzmy, bio, biochemicznych. Natomiast może, może działać jako neurotransmiter, czyli neuroprzekaźnik określana jest okresowo jako uwalniany neuroprzekaźnik, gdy wydzielana jest do mózgu przez podgórze, po lub jako hormon, gdy przedostaje się do organizmu przez przysadkę mózgową. Więc wiadomo, że, że, że to też jest takie, taka ciekawa, ciekawa nazwa tej oksytocyny, bo jest z jednej strony jest nazywana hormonem miłości, a także hormonem przywiązania. Natomiast z drugiej strony wiemy już, i fantastycznie tutaj polecam opis Roberta Sapolskiego w książce Zachowuj się, że może nas Wysilać również postawy agresywne wykluczające wobec innych osobników, niezwiązanych z, z naszą grupą. Czyli przyklaskuje swoim, ale niekoniecznie wiąże nas z obcymi. Można powiedzieć, że, że ona odpowiada na takie, za, za takie dystansowanie się od nieznajomych. To, co nazywamy prospołecznym lub antyspołecznym, zależy od oczywiście perspektywy. Natomiast szczególnie jeśli chodzi w grę strach o, o młode, prawda? Czyli, czyli chodzi o to, że ta oksytocyna potrafi budować czy powodować taką większą agresję, ale nie do swoich, prawda? I to, 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 że jest określona jako hormon przywiązania, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście oksytocyna jest bardzo ważna w tworzeniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Wydziela się głównie, gdy stajemy się sobie bliżsi, prawda? Czyli, czyli dlatego matka z dzieckiem bardzo często, czy, czy, czy też ojciec z dzieckiem, no, no w, w jakby wejście w taką bliższą relację z, z, z tym dzidziusiem, ale również ze sobą nawzajem, bardzo często po, po, powoduje taki wylew oksytocyny. Oddziałuje m.in. na ciało gdy hamuje lęk, wysyła sygnały do kory wyspy, do przedniego zakrętu obręczy. W związku z tym nasila naszą empatię i pogłębia więź. Przy tym wiele badań pokazało, że donosowe podanie oksytocyny zwiększa empatię, zaufanie wobec innych, kooperację, zmniejsza lęk społeczny. No I widzimy też, że, że obserwujemy na pewno, że niektóre wyniki badań wskazują, że wspomniane działanie zaobserwowano jedynie u kobiet. Natomiast istnieją takie Dane, że w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu nie, oza, nie zaobserwowano podobnych efektów. No to są takie ciekawostki, prawda? Ale to tak, jak mówiłem, tych ciekawostek naprawdę można byłoby tutaj wrzucić wiele. Ważna, ważny element, czyli taka lista rzeczy, które wpływają na wzrost oksytocyny. Może bardziej lista czynności, czy tego, co, co robimy. Uwaga, bliskość fizyczna, przytulanie seks. Dlatego na przykład kobiety potrzebują bardziej przytulania i bliskości niż mężczyźni, bo kobiety są bardziej. Bardziej oksytocynowe. Kilka razy w głowie to chciałem powiedzieć i udało się. Stymulowanie brodawki sutkowej na przykład. To, to zwiększa wzrost oksytocynowy. Kontakt skóra do skóry. Zabawa z dzieckiem. Zabawa ze zwierzęciem i jego przytulanie, szczególnie psów. Relaksacja, ćwiczenia oddechowe na przykład i praktyka jogi. Przebywanie w przyciemnionym, przytulnym pomieszczeniu. Słuchanie relaksującej muzyki i dbałość o regulację hormonalną, szczególnie hormonów płciowych, zarówno estrogen jak i androgeny mają duży wpływ na sprawność gospodarki oksytocynowej. Niedobór estradiolu lub testosteronu będą znacznie osłabiać jej działanie. No i słuchajcie, znowu możemy spojrzeć, jak to wszystko się łączy. Jak naprawdę, jak, jak zadbamy o takie najprostsze działania w naszym życiu, moi drodzy, to zarówno... Wyrównamy na przykład poziom serotoniny. Zarówno będziemy kontrolowali lepiej poziom dopaminy, jak i stworzymy lepsze przekaźnictwo pomiędzy gabą a glutaminianem. Ale również będziemy lepiej kontrolować acetylocholinę i na przykład noradrenalinę. Ale też płyniemy na produkcję oksytocyny, czy na przykład endorfin. Więc zobaczcie, że cała ta mieszanina, cała ta zupa w naszym, w naszym mózgu, no ona... W jaki sposób powoduje, że ten nasz mózg zaczyna funkcjonować w sposób fenomenalny, tak jak po, powinien funkcjonować. I parę słów jeszcze na koniec o neurogenezie i neuroplastyczności, dlatego że Norman Deutsch powiedział takie, takie piękne słowa o zmieniającym się mózgu, że większość ludzi zakłada, że nasze geny nas kształtują, nasze zachowanie i na anatomię mózgu. Praca Erika Kandela pokazuje, że gdy się uczymy, nasze umysły również wpływają na to, które geny w neuro są przepisywane, dlatego możemy kształtować je, a one z kolei kształtują mikroskopijną anatomię naszego mózgu. I słuchajcie. To jest piękne na koniec, dlatego że, że, ja, że ja tutaj bym chciał właśnie powiedzieć kilka słów dosłownie o samej neurogenezie, ponieważ sama neurogeneza to, to jest tworzenie się nowych neuronów w miejscu uszkodzonych pod wpływem na przykład urazu, udaru czy toksyn komórek nerwowych powstają swojego rodzaju blizny I teraz, i teraz na miejsce tych blizn, na miejsce tych zabliźnionych powiedzmy, neuronów, możemy tworzyć nowe. Więc, więc jeżeli chodzi o. O, o, samie, o samo takie podejście do, do nauki, to kiedyś mówiono, że wedle tej koncepcji w dojrzałym mózgu nie dochodzi do, do, do neurogenezy i że właśnie w, w, w miejscu tych, tych uszkodzonych neuronów pojawiają się po prostu blizny i koniec, kropka, prawda? Natomiast to wszystko może zginąć, i, i możemy to, to włożyć do, do lamusa. I pogląd ten mogla, można dzisiaj jeszcze, jak pisze Asia Podgórska, włożyć między bajki, i o to nam chodzi, prawda? Więc, więc gdyby. Rzeczywiście to tak wyglądało, no to każdy uraz głowy powodowałby nieodwracalną utratę komunek, komórek nerwowych, więc to jest szalenie interesujące, że sama neurogeneza, czy coś, co, co może wspierać neurogenezę, to jest, moi drodzy, znowu najprostsze rzeczy, które my możemy wykonywać i dbać o nie każdego dnia. Teraz do czynników, które wspierają neurogenezę, na przykład, może, może na to wpływać działanie białek tzw. Tak szoku cieplnego, czyli na przykład takie białka, które są aktywowane podczas ekspozycji na zimno i na przykład saunowanie. Boom, mamy pierwsze. Druga rzecz aktywowanie czynnika troficznego pochodzenia mózgowego, czyli BDNF, o którym również pisze doktor Asia Podgórska. Najprostsze rzeczy: aktywność fizyczna, aktywność intelektualna. Mamy dwie, dwie rzeczy. Jeżeli się w to angażujemy, no to słuchajcie, mamy, mamy pe, pewien komplet, bym tutaj nawet powiedział. Kolejne działanie dopaminy, serotoniny i acetylocholiny. Równowaga neuroprzekaźnikowa. No i wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Częstość spożywania posiłków. I tutaj chodzi nam o okna żywieniowe. Czyli nie chodzi o to, żeby na przykład jeść 5-6 posiłków w ciągu dnia, tylko od czasu do czasu, na przykład robić sobie większą przerwę bez jedzenia. Może posty okresowe. Różnie tutaj możemy na to spojrzeć. Poszczególne składniki pożywienia: kwasy omega-3 epa, DHA, kurkumina, resweratrol, resvera, EGCG, zawarty m.in. w zielonej herbacie, maczy, owoce leśne, bogate w polifenole, cynk, kwas foliowy, dbałość o rytm dobowy i higienę snu, nieprzejadanie się i na koniec zmniejszenie poziomu stresu. Kortyzol bardzo mocno hamuje neurogenezę i zaburza neuroplastyczność. Uwaga, nie chodzi o to, żeby wyrzucić stres naszego życia, tylko chodzi o to, żeby zadbać o to, aby była ta, ten balans, na przykład pomiędzy przekaźnictwem GABA i glutaminianu. No, słuchajcie, na neurogenezę może wpływać nawet, albo nawet nie nawet, tylko zwłaszcza na przykład rzucie pokarmu. U osobników spożywających miękkie produkty zaobserwowano również słabszą pamięć oraz lepszą zdolność do nauki. W innym badaniu, na przykład, udowodniono, że niewystarczająca aktywność rzucia podczas rozwoju, tak samo jak starzenie się organizmu ogranicza postępy neurogenezy w wieku dorosłym. Także uwaga, no, nawet taka rzecz jak gryśmy pokarmy, jak tylko długo możemy. Już może być czymś, co będzie wspierało e, neurogenezę, prawda? Sama neuroplastyczność, moi, e, moi, moi drodzy, jest. E... Związana, jakby to powiedzieć najprościej, żeby też żeby tutaj. Neuroplastyczność to jest po prostu tworzenie nowych połączeń pomiędzy naszymi neuronami, prawda? Jest kilka rodzajów neuroplastyczności, natomiast tak jak wspomniałem, to nie jest odcinek o tym, tylko chodzi nam o to, żeby zadać sobie pytanie, jak wspomóc neuroplastyczność, neuroplasty bo to jest najważniejsze. Czynniki wpływające na samą neuroplastyczność i neurogenezę będą się przenikały. Uwaga, wiek biologiczny, im młodszy organizm, tym silniejsza neurogeneza i tym większy potencjał. Potencjał neuroplastyczności, czyli im wcześniej zaczniemy pewne rzeczy w naszym życiu, tym lepiej. Stan zdrowia organizmu, czyli dbanie o to, żeby nie tylko na poziomie fizycznym, ale też na poziomie psychicznym wszystko było ok. Aktywność intelektualna. Nie uczysz się, uwaga, zabijasz neurony. Jak to się mówi w, w, takiej, w takim żargonie, powiedzmy, siłownianym: If you don't lose it, if you don't use it, you lose it, prawda? I tak samo jest tutaj: jeżeli tego nie używasz, tracisz. Więc ważny jest pewien stopień trudności, mobilizowanie poznawcze i związana z tym koncentracja. Dlatego róbmy rzeczy trudne, róbmy rzeczy, które czasem przekraczają nasze granice. Uczmy się nowych rzeczy, które stanowią dla nas wyzwanie. Do tego dorzucamy wzbogacone środowiska, podróżowanie, obcowanie z innymi kulturami. To nas, moi drodzy, rozwija. Kiedyś Jacek Walkiewicz powiedział, że podróże kształcą, ale tylko wykształconych ludzi. Podróże kształcą, jeżeli otwieramy się na świat, do którego przyjeżdżamy. To nie jest tak, że musimy mieć doktorat albo profesurę, żeby, żeby podróże nas kształciły. Nie o to chodzi. Słuchajcie, możemy się angażować w takie czynności jak gra na instrumentach, używanie niedominującej ręki, żonglowanie, dieta przeciwzapalna zasobna w polifenole, cynk, kurkumine, kwas omega-3. Po raz kolejny to się pojawia. Regulacja układów współczulnego, przywspółczulnego, sen i regeneracja, nieprzejadanie się, dotlenianie, prawidłowa praca tarczycy. Moi drodzy, aktywność fizyczna oczywiście tutaj się też pojawia. Moi drodzy, o to wszystko możemy zadbać. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób mądrze dbać o funkcjonowanie naszego mózgu. Tak jak wspomniałem, można by o tym mówić bardzo dużo, można by nagrać w ogóle całą pewnie serię. Najchętniej zaprosiłbym doktor Asię Podgórską do, do tego podcastu. Może się tak wydarzy w najbliższym, w najbliższym czasie. Asia jest dosyć nieosiągalną osobą, przyjmuje tylko nieliczne zaproszenia. Więc będę próbował, na pewno będę próbował się do niej dobić. Może zrobimy też taką wspólną promocję tej, tej książki. Natomiast mam nadzieję, że ta seria była w jakiś sposób dla Was ciekawa, że ona zebrała kilka czynników, które naprawdę fajnie wydaje mi się, że, że jak zbierzemy je w całość, to, no to, no to możemy coś z tego faktycznie wyciągnąć. I mam, mam też nadzieję, że to nie jest takie pitolenie dla pitolenia, tylko faktycznie coś z tego wyciągamy. Moi drodzy, kropka, trochę dłużej niż zakładałem, trochę, trochę więcej niż pół godziny, chociaż pewnie samego odcinka było około 30 minut, więc wybaczcie mi, jeżeli trochę przedłużyłem. Do usłyszenia, słuchajcie moi drodzy, w 198 odcinku. Zbliżamy się do 200, szykuję fajny specjalny odcinek, ale prosty. To też nie będzie jakaś tam, wiecie, wielka, wielka biba, tylko po prostu będzie idealnie mi pasował odcinek do, do tego, o czym będę chciał powiedzieć. Także do usłyszenia, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek tego słuchacie. Dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć.